Ale co mnie najbardziej dziwiło, no to ja przyszedłem, a on już o mnie wszystko wiedział, nie? Już mówię, że jak tam najbliżej, czy znam tam, ma taki Marco Borrello, tam też no, był najbliżej, tak, czego tak. znam. Pytał się jak tam, czy już kolano dobrze, że wiedział, że po operacji. Naprawdę, kurde, mega. I to nawet nie chodzi, że tylko ja, tylko zawodnicy, co przychodzili nowi, to on... Nie wiem, czy on analizuje, czy się przygotowuje do tego, ale naprawdę dużo wie, nie? Się mega tym interesuje. Ja na przykład spytałem się go, czy mógłbym koszulkę Juventusu dostać od niego, no to wiesz, no, dużo jest takich ludzi, że powiedzą ci tak, 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 ale... I, ale później to musisz się upominać. Ja spytałem się go w środę i w czwartej rano przychodzę i na moim miejscu jest koszulka. Wiesz? Mój tata przyjechał do mnie z moim bratem właśnie i mówię do Georgia, czy mogą tam sobie porozmawiać, albo czy mogą zdjęcie sobie zrobić. A on przyszedł, usiadł przy stole na 10 minut, wypili kawkę, pogadał z moim tatą, z moim bratem, zdjęcie sobie zrobił. No to jest taka, no, taki normalny gościu.